Próbując przestrzegać obrony terytorialną, do niedzieli przysiągły złożył ona ośmiu przeżywoną, że towarzyszyć innym będzie ponad 300 łagarzystów. Na dzisiejszych uroczystościach udział wziął wiceminister obrony Michał Dworczyk. Polityk odczytał list od szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Nasza patriotyczna postawa oraz ofiarność nie oddaje wróżbie, że zasługują na najwyższy szacunek. Kierujecie się waszą szanę, którą przyświecały tej posłom, z honorem i miłością do ojczyzny. Dziś występujecie przed Wojsk Obrony Terytorialnej, nowego oblicza polskiej armii, że daje sił zbrojne, który w sposób szczególny wiąże obywatelem z armią i zadaniem obrony ojczyzny. Dowolność, które czerpią z radzieckiej, wielkiego doświadczenia armii obywatelskiej. Na tej platformie, Wojsk Obywatelski ustalał na najwyższy szacunek.
Oczywiście, że numeracje, umiejętność opowiadania historii, bo ludzie, wiesz, nie umieją opowiadać. Czasem pomijam też błędy robią, bo wiesz, ona stara się, nie wiadomo co mówić, kłamać, to ona wtedy umie wszystko zobaczyć, i błędy, i to, i to. Wady. Fabuła, mów fabułę, nie fabułę. No mądre, to jest mądre, oczywiście. Sobie dopiero wziąłem gdzieś w trubie. Ale na trudno było czasu, bo czytać jest te książki. Czytać musi wyjść te książki. Biblia nie, czyli głupi człowiek. Bez Biblii, bez psychologii, bez mądrości. Na hama, na gwałtu, tu się pytacie. Musi się udać, żeby dobrze. A zawsze robiłem z przyjemnością. Chciałam widzieć przyjemność. Bo jak mówiła psychologia pracy, że praca powinna dawać zadowolenie i radość. Ja sobie też byłem, że powinna. Tak, to jest to, co 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 jest to
I'm going to go to the next one.
Ale jak każdy bajzel, wszyscy wiedzą. No bo jeżeli ktoś tylko się obsadzali, kolega,
swoją prawą krały. Prawa wpływa przed miejsca, jak również brały inny kolisa. Choć pracują z kaszkiem, wynika zapaliści, jest bardzo duża. Na takie czas oni mają nie wierzyć, czy ktoś taki nie ma pan. Są ludzie przypilnowani, cała szkoda służyli. I tutaj nawet kwiaty, jak jest dzisiaj przy sobocie. Jest wszystko przecież pilnowane, jest pod kontrolą. Jeżeli jest jedna wejście przez wielką bramę od strony Szeligowskiej, no to po co jest to obecnie 17 sześć wychodzących, dużo inną bramą, która przecież była zamknięta, zarygrowana. No ale jeżeli można odwiedzić jakoś to otworzyć, chociaż jeżeli nie można, teoretycznie to praktycznie im się udało, to po co to robić, pozostawiać bramkę mało otwartą, żeby jakiś złożyć ten. I tak to nie kamery Hermowi Zimie nawet wszystko widzą, ale na dole, właśnie, muszą wszystko poczuć, wszystko co otwierać, otworzyć, jakby się nie mogli wycofać i wyjść z kadrosu. Co jest sobota, wiadomo, że jedna czwarta tym samym pracownikiem nie ma tylko jak zarejestrować i obsłużyć tych bram, no obsłużyć bram po prostu nie ma. Rada jest taka, że nawet sam kierownik powinien też na to zareagować, że sami pracownicy są bardzo niepodobalni, są po prostu chamscy, bo ich nie mogą nie ma być przyczyny, jeżeli grają w ustę, pewno, na pewno by to jest ktoś, kto powyrzucany, kto odrzucany, wychodzą tutaj po kulek, sobie piją, oczywiście nie, sobie piją, ale nie na budowie raczej, jeszcze gdzie się pracuje, bo tak samo są wam, bo trzeba zacząć od siebie raczej. No, to tutaj patrzeć, że o 5 rano jakiś betonem zjechał. On sam powinien wiedzieć, że on dobre programy nie powinien dalić, bo on se brane, o 5 rano bali, żeby się na łazie tu wjechać. No dobrze, no to nawet gdyby wjechał, a mógłby nie wjechać, bo mógłby być zaszczyt. No, no to nie, tutaj nie rozkłada się przeciwnik myśli na całe osiedle, bo wywoski, zakoliczki, przyleciał i zadumy, że im się wszystko należy, jak widzą tam kiedyś jest, którzy dali mnie wykazać, że wszystko się nazywa, że należało, poniżali czołgami wszystkich kim, bo tak samo i te katolicki, też myślę, że to najważniejsze i że do szóstej to one muszą spać, bo one mają dzieci, im się wszystko należy, nic się nie należy, to w ogóle udane, i stare dni nie zamieszkają na dzikich na święte, a pieniądze będą leżeć na ulicy. Yeah.
I'm gonna go to the next one.